Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malczu Mistrz. To jest właśnie mój 31. odcinek Malczu Mistrz O-Game serii na YouTube oraz na forum GameForge. I wiem, że nie mam zbyt dużo surowców, ale też na spokojnie, na luzie chciałbym porozmawiać. Taki odcinek wakacyjny też tak. I po prostu chciałem was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić podczas okresu wakacyjnego. Ja właśnie kręcę 31. odcinek Malczu Mistrz O-Game. Jest to odcinek wakacyjny. Dodam tylko, że wróciłem właśnie z wakacji kilkudniowych z rodzicami z Gdańska. I powiem wam szczerze, że byłem pierwszy raz w życiu w Gdańsku, teraz jak byłem. I powiem wam szczerze, że Gdańsk jest pięknym miastem. Naprawdę bardzo piękne miasto. Takie polskie Miami Beach w stylu renesansowo-średniowiecznym. Kurczę, takie niesamowite a la Hogwart miasteczko. Takie a la Hogwart miasto polskie nad morzem, w centrum, blisko Sopotu, blisko Malborka. Do Malborka to kawałek jest, ale Malbork też zwiedziłem. Tak? I po prostu też wam powiem, że niesamowicie się czułem w Gdańsku. Pełno artystów ulicznych, restauracji. Polecam, jakbyście byli w okolicy Baszty i Starego Miasta. Polecam restaurację Rybakówkę. Mają pyszną zupę krewetką i zupę rybną. A jakbyście chcieli coś taniej zjeść. To jest bar rybny. Na plaży na Stogi Plaża jest bar rybny też o tej samej nazwie, czyli Stogi Plaża, Plaża Stogi. I piękna plaża też jest właśnie na Stogach, czyli nazywa się miejsce Stogi Plaża. Jedzie się tam tramwajem numer albo 9, albo 8 i super się spaceruję po brzegu Bałtyku. Super sprawa. Byłem na 3 czy 4 spacerach po plaży razem z rodzicami. I mówię szczerze, ja bardzo kocham rodziców swoich. Ja bardzo swoich rodziców kocham. I radzę wam też mieć dobre relacje z własnymi rodzicami. I też nie bać się mówić rodzicom, że się ich kocha, tak? Bo to miło zawsze na serduszku jest. Dla kogoś. Dobra. A w drodze powrotnej. Jakby co przy okazji zaliczyłem też jarmark dominikański w Gdańsku. To jest taki wielki, długi, kilometrowy, kilkukilometrowy jarmark. Stoją stragany, antyki, ciuchy, zabawki, różne takie. Także jarmark dominikański też zaliczyłem. I w drodze powrotnej zwiedziłem Malbork. No Malbork piękny zamek. Zamek przepiękny. Samo zwiedzanie tego Malborka zajęło nam właśnie 4 godziny z przewodnikiem. Także 4-godzinna atrakcja przewodnikowa, zwiedzaniowa w Malborku na was czeka. Zapraszam wszystkich do Malborka, zapraszam wszystkich do Gdańska, zapraszam wszystkich przede wszystkim do Polski, do naszej kochanej Polski, zapraszam wszystkich. I dobra, teraz przejdźmy do gry O-Game. Jedziemy z tematem. Teraz muszę wybudować dużą osłonę ochronną. Nie mam zbyt dużo surowców, bo miałem ustawioną system wakacyjny, ochronę wakacyjną miałem ustawioną, więc po prostu zbuduję tyle, ile będę mógł i tyle w temacie, tak?
Po prostu. Duża osłona ochronna. Buduj. I się buduje. Tak jest. Flota. Recyklerów mam 125. Galaktyka, może coś jeszcze zostało? Jest, zostało. Zredukuj. Dobra, proszę. Dobra, poszło. Poszło. Ja sobie przejrzę. To są. No dobra, no. Są inne układy słoneczne. Ja jestem gdzieś indziej. Jestem tutaj. To jest moje imperium. I serdecznie też pozdrawiam mój kochany sojusz Unię Ekonomiczno-Naukową. Jest to Unia, jest to sojusz handlarzy i odkrywców. Bardzo serdecznie pozdrawiam mój sojusz, w którym jestem, czyli Unię Ekonomiczno-Naukową. Chłopaki, siema. Już jestem jakby co. I zapraszam do sojuszu, tak? Na spontanie. Chociaż tyle zrobię dla mojego sojuszu. Dobra, to poszło, zredukowało się. Obrona. No to chyba kurde wezmę. To chyba kurde wezmę. A badania jakie są? Badania. Nie ma. No to szpiegowski. Tyle. A no to technologię szpiegowską rozwijamy. Poszło. Dobrze. Dobrze. Technologia szpiegowska. Surowce. Surowce. 125. Satelit słonecznych poszło i teraz reszta. A tutaj co? Wiadomości nieprzeczytane. A to tam takie. A teraz obronę zrobię sobie. Tak jest. Wyrzutnie rakiet na maksa. Teraz iluminacja 02. Tutaj 1168. Ustawimy surowce. Surowce na maksa. Poustawiam satelity i obronę na planetach właśnie teraz, tak? Tutaj magazyn kryształu. Dobra. Obrona. 2800. Dobrze. Dobrze. Luminosja 4. Surowce. Energetyka na maksa. Iluminacja 5. Dobra.
na maksa, surowce, prąd na maksa i jedziemy z tematem. Obrona, tutaj obronę trzeba wzmocnić. I ostatnia planeta, czyli nacjonalna surowce. No i dobrze. I spoko. I spoko. No i to by było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną w tym ostatnim odcinku. W 31 Matchu Mistrz O-Game. Mam nadzieję, że tak w ten sposób trochę wam umówiłem czasu. Wiem, że dawno nie było odcinka, dlatego teraz kręcę ten odcinek i na spokojnie was zapraszam do zabawy w grze O-Game od studia Gameforge. I zapraszam wszystkich na polskie forum O-Game od Gameforge. Cześć kochani, to był ja, czyli Matchu Mistrz, a to było O-Game.